Panie marszałku, Wysoka Izbo, ochrona dziedzictwa narodowego to oczywiście jedno z podstawowych zadań państwa. Dotyczy to zarówno spuścizny znajdującej się w naszej ojczyźnie, ale także za granicą zgromadzonej w instytucjach, często przez lata tworzonych przez polską emigrację i przez te właśnie też zaopiekowanych. Na mocy obowiązującego prawa oczywiście instytucje te mogą ubiegać się o środki finansowe, czy to w programach, czy w konkursach, jednak jest jasne, że niestety nie są one wystarczające, a przede wszystkim nie dają pewnej stabilizacji, przecież jakże ważnej dla tego typu działalności. Celem tej ustawy jest zapewnienie stałej pomocy finansowej dla polskich instytucji kultury znajdujących się za granicą, stworzenie po prostu ram instytucjonalnych umożliwiających zapewnienie stałych źródeł finansowania. Komisja Kultury i Środków Przekazu na posiedzeniu w dniu 20 marca wyraziła poparcie dla projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pani poseł.